Teraz zapoznamy się z polityką Zygmunta III Wazy wobec Turcji i wobec Kozaków. Na początek przyjrzyjemy się właśnie stosunkom polsko-tureckim w czasie panowania Zygmunta III Wazy. Turcja, nasz południowy sąsiad, sąsiadowaliśmy z nią bezpośrednio i też z lennami tureckimi, co zaraz też na mapie sobie zobaczymy. W 1595 roku odbyła się wyprawa naszego kanclerza Zamoyskiego na Mołdawię. Tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie taka wyprawa prywatna, bo Zygmunt III Waza nie za bardzo był zainteresowany w zdobywaniu Mołdawii, natomiast Zamoyski liczył na właśnie zdobycie tych terenów, na przejęcie ziem żyznych, przejęcie gospodarki tamtego terenu. Czyli skonfliktowany już wtedy z naszym władcą kanclerz Zamoyski dokonał skrzyknięcia części szlachty i ruszył na Mołdawię. Była wyprawa z punktu widzenia militarnego, politycznego udana, dlatego że udało się osadzić na tronie Mołdawii Jeremiego Mochyłę, czyli człowieka, który był posłuszny, można powiedzieć, Polakom. To był człowiek osadzony przez nas, więc od nas zależny. Udało się przyłączyć do Polski Jassy, Chocim, czyli konkretne ziemie. Doszło też wtedy do bitwy pod Cecorą, którą stoczyliśmy z powodzeniem przeciwko właśnie Turkom. Turkom, którzy Mołdawię uważali za swoje ziemie, za swoje lenno, więc tutaj konfrontacja była nieunikniona po tej wyprawie Zamoyskiego, ale postawiliśmy tutaj bardzo mocne warunki i zmusiliśmy Turków do tego, żeby się z nami podzielili tą Mołdawią. I Mołdawia stała się w tym momencie polsko-tureckim kondominium. Kondominium, czyli taką, można powiedzieć, ziemią zależną od dwóch różnych krajów jednocześnie, czyli w tym przypadku od Polski i od Turcji. No i według umowy mieliśmy wspólnie zarządzać tą ziemią, mieliśmy się zgadzać wspólnie na rządzących na tym obszarze właśnie Mołdawii. Ale jak łatwo się domyślić, bardzo szybko zapomniały obie strony o warunkach porozumienia i wybuchały kolejne walki o Mołdawię, kolejne wyprawy wojenne w roku 1612, a później w 1615. Oprócz tego problemem pomiędzy nami a Turcją były tak zwane chacki, czyli wyprawy zbrojne kozaków. O kozakach sobie powiemy za chwilę troszeczkę więcej. Na razie nam wystarczy wiedzieć, że to ludność po prostu ukraińska, która na własną rękę, mieszkając w Rzeczypospolitej, granicy Rzeczypospolitej, na własną rękę organizowała właśnie wyprawy łupieszcze, wyprawy wojenne na lenna tureckie, na obszar Turcji samej zresztą też. Więc tutaj te chacki kozaków bardzo dokuczały Turkom i oni obwiniali właśnie Polskę o to, że inspirują te chacki, te wyprawy, dlatego że kozacy byli, było nie było mieszkańcami naszego kraju, choć traktowani byli przez nasz kraj różnie, bo tak naprawdę polscy władcy często uważali, że kozacy nie należą do społeczeństwa stanowego naszego kraju. Dodatkowym bodźcem do wojen z Turcją była postawa naszego króla Zygmunta III Wazy podczas wojny 30-letniej. Polska oficjalnie nie brała udziału w tej wojnie, ale jak pamiętasz, mam nadzieję, Zygmunt III Waza wspierał obóz katolicki, Ligę Katolicką, wysyłając na przykład Lisowczyków na pomoc Habsburgom, którzy odznaczali się bardzo dużą brutalnością podczas swoich działań wojennych, więc tutaj Turcy jako naturalni wrogowie Habsburgów mieli za złe polskiemu władcy, że wspiera właśnie tychże Habsburgów Lisowczykami chociażby. Poza tym Turcji nie podobało się to, że wzrasta potęga Habsburgów właśnie w pierwszych okresach wojny 30-letniej, więc tutaj wspieranie ich było odbierane właśnie jako akt agresji przeciwko Turcji, a my wspierając Turcję staliśmy się wrogiem tureckim właśnie. Czyli to wszystko prowadziło nas do wojny z Turcją. I ta wojna z Turcją rzeczywiście w czasie panowania Zygmunta III Wazy wybuchła w roku 1620. Tak jak przedtem już mówiłem, zobaczmy na mapę, gdzie ta Mołdawia się znajdowała w XVII wieku, politycznie oczywiście, gdzie się znajdowała, bo geograficznie jest ciągle w tym samym miejscu. Więc jak widzisz, z Turcją graniczyliśmy tutaj tylko w tym miejscu. Natomiast pozostałe granice, to są, jeżeli chodzi o granice polsko-tureckie, to są granice tak naprawdę z lennami tureckimi. Mołdawia takim lennem była
Księstwo Siedmiogrodzkie takim lenem było, czy właśnie Księstwo Wołoskie. No i my też tutaj jeszcze mieliśmy granicę, powiedzmy, że z Turcją, poprzez granicę z Hanatem Krymskim, który również był od Turcji uzależniony. Czyli teoretycznie niby krótka granica, ale tak naprawdę długa granica z Turcją, bo nie bezpośrednio, ale z lenami tureckimi ta granica tutaj nas oddzielała. Więc tutaj widzimy, jak przebiegała ta wojna na mapie. Mamy zaznaczone te miejsca bitew i zobaczmy, jak ta wojna się potoczyła. Bardzo krótka, ale treściwa. 1620-1621 zaczęło się od porażki polskiego wojska pod Cecorą, gdzie zmarł nasz znakomity hetman Żółkiewski. Niestety nieodżałowany wtedy. No i wydawało się, że sytuacja jest słaba, ale Polacy szybko się zmobilizowali i w roku następnym stoczyli kolejną bitwę przeciwko Turcji, tym razem wygraną, bitwa pod Chocimiem w 1621 roku, ale to zwycięstwo znowu posiadało wysoką cenę, dlatego że straciliśmy w tej bitwie, zwycięskiej bitwie, ale straciliśmy naszego kolejnego hetmana Chodkiewicza, którego na pewno kojarzysz chociażby z bitwy pod Kirchholmem. Więc tutaj mamy takie słodko-gorzkie, można powiedzieć, doświadczenia, bo z jednej strony wygrywamy ostatecznie tę wojnę, ale tracimy dwóch znakomitych hetmanów, czyli przywódców wojskowych. W miejsce Chodkiewicza tę bitwę dokończał niejaki Lubomirski, dlatego że bitwa toczyła się bardzo długo i ukrywano przed polskimi żołnierzami śmierć Chodkiewicza, żeby nie osłabiać morale naszego wojska. Ostatecznie w wyniku bitwy pod Chocimiem zawarto pokój w Chocimiu z Turcją. Pokój, który mówił, że wracamy do granic sprzed konfliktu, czyli żaden kraj nie zdobył tak naprawdę tutaj nabytków terytorialnych. Natomiast ustalono, że Turcy będą powoływać władcę Mołdawii samodzielnie, ale ci władcy mają być przychylni Polsce. Czyli tutaj można powiedzieć, że straciliśmy trochę wpływów w Mołdawii. Obie strony też, czyli Polska i Turecka, powiedzmy, że zobowiązywały się, że będą powstrzymywać najazdy nawzajem na siebie, czyli że Polacy będą powstrzymywać najazdy Kozaków na Turcję, a Turcy będą powstrzymywać najazdy Tatarów na nasz kraj. Czyli takie ustalenia mamy pokoju w Chocimiu. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała Polska pod koniec panowania Zygmunta III Wazy, a w zasadzie już na początku panowania jego syna Władysława IV. W latach 30. XVII wieku Polska posiadała bardzo rozległe granice, około 900 tysięcy km kwadratowych powierzchni. I tutaj taka ciekawa mapa, która pokazuje, które dzisiejsze państwa by się znalazły w granicach Polski XVII-wiecznej, z tej pierwszej połowy XVII wieku. Więc to też daje nam do myślenia i pokazuje, jak zmieniły się tutaj warunki terytorialne naszego kraju na przestrzeni lat. Zygmunt III Waza zmarł w 1632 roku. Upamiętnia go kolumna Zygmunta postawiona przez jego syna Władysława IV w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. Warto się przyjrzeć tej kolumnie, bo tutaj jest w specyficzny sposób pokazany Zygmunt III Waza. Już wiesz, że był gorliwym katolikiem, dlatego został tutaj wyrzeźbiony z wielkim krzyżem w jednej ręce, natomiast w drugiej ręce trzyma szablę, dlatego że uwikłał Polskę w wiele wojen. Wojny z Szwecją, z której pochodził, wojny z Rosją, wojny z Turcją, no i też walki przeciwko Kozakom. A właśnie parę słów na temat Kozaków jeszcze jestem ci winny. Kozaczyzna to obszar przede wszystkim województwa bracławskiego i kijowskiego. Bracławskie tutaj i kijowskie tutaj. Dwa województwa zamieszkiwane przez ludność nazywaną Kozakami. To była ludność tak naprawdę ukraińska, ale każdy mógł do nich dołączyć. Kozacy nie pytali, kim jesteś, skąd pochodzisz, co przeskrobałeś w swoim życiu. Przyjmowali chętnie tutaj do swojego grona przybyszów. W sumie było ich około 100 tysięcy ludzi na tym obszarze, właśnie nazywanym Zaporożem. Zaraz się wyjaśni, dlaczego. Tutaj masz jeszcze pokazaną taką typową fryzurę kozacką, wtedy tak zwany osełedec, czyli głowa wygolona i taki kosmyk włosów opadający na jedną ze stron głowy. To bardzo popularna fryzura wśród kozaków wówczas. Kozacy zajmowali się trochę handlem, trochę rolnictwem, ale ponieważ mieszkali na pograniczu polsko-tureckim, to Polska oczekiwała, że będą kozacy bronić właśnie granicy polsko-tureckiej.
Natomiast kozacy oczekiwali, że za to coś dostaną. Nie zawsze dostawali coś za to i dlatego między nami wybuchały konflikty. Zaporoże. Zaporoże to inna nazwa właśnie obszaru, gdzie mieszkali kozacy. Za porochami. Porochy, czyli takie skalne progi na Dnieprze. Dniepr to główna rzeka właśnie na obszarze kozaczyzny. Rzeka, która uchodzi do Morza Czarnego. I tak naturalnie te porochy, właśnie te skalne progi rozdzielają tą część właśnie Ukrainy na część w rękach kozaków, czyli Ukraińców powiedzmy, oraz część zajmowaną przez Turków czy Tatarów. Te progi uniemożliwiały po prostu dalszą żeglugę na Dnieprze. Kozacy używali do żeglugi łodzi, które nazywali czajkami. Tu widzimy, jak takie czajki wyglądały. Płaskie dno, żeby mogły te łodzie właśnie po Dnieprze czy po innych rzekach się poruszać sprawnie. No a chacki to już wiesz, to wyprawy właśnie kozaków na ziemie tureckie, na ziemię Lenna tureckiego, czyli między innymi też na Tatarów, więc takie wyprawy łupieszcze wojenne. Kozacy zbudowali też takie centrum, można powiedzieć swoje, taki obóz warowny, który był centrum ich społeczności. Nazywa się to centrum, ten obóz warowny Siczą. Sicz to jest właśnie, widzimy rekonstrukcję, model takiej siczy. Sicz to centrum właśnie kozaków. Na czele kozaków stawał ataman. To był taki wódz, można powiedzieć, że odpowiednik hetmana. Ktoś pomiędzy hetmanem a królem. Ataman to właśnie przywódca kozaków. I można powiedzieć, że panowała wśród kozaków demokracja wojenna, czyli podejmowano decyzje o, najważniejsze decyzje dla kozaków podejmowano przez głosowanie wszystkich wojowników, wszystkich walczących, wszystkich żołnierzy. Stąd taka nazwa. Kozacy bardzo cenili sobie wolność, a Polska nie postrzegała ich często, polskie władze nie postrzegały często kozaków jako ludzi wolnych. Szlachcicy patrzyli na kozaków tak jak na potencjalnych chłopów pańszczyźnianych, więc to był problem pomiędzy nami. Kolejnym takim problemem był rejestr, czyli właśnie kwestia wpisywania do rejestru kozaków, którzy dostawali pieniądze za to, że walczyli w obronie granic polskich. Ci, którzy byli do rejestru zapisani kozacy, dostawali pieniądze za walkę. Ci, którzy nie byli zapisani, nie dostawali ani grosza. Rejestr początkowo, czyli pod koniec XVI wieku, obejmował zaledwie kilkuset kozaków. Później ten rejestr zwiększono do kilku tysięcy, ale kozacy żądali, aby ten rejestr wynosił kilkadziesiąt co najmniej tysięcy kozaków. Więc wybuchały powstania, bo kozacy byli zadowoleni z tego swojego statusu, jaki mieli w Rzeczpospolitej, wybuchały powstania przeciwko Polakom. Pierwsze powstanie kozackie to powstanie Kosińskiego z roku 1551, stłumione. Następne powstanie Semena Nalewajki, również stłumione. Później ważnym atamanem został Piotr Konaszewicz-Sachajdaczny, który zapoczątkował taki okres sukcesów kozaków militarnych przede wszystkim, który nazywany jest heroiczną dobą kozaczyzny. To był czas, kiedy na początku XVII wieku, kiedy kozacy potrafili swoimi chackami nawet dojść na przedmieścia Stambułu, kompletnie je splądrować, zniszczyć, czyli zagrażali Turkom bardzo, bardzo mocno, podbijali bardzo wiele ziem tymi chackami, byli niepokonani w wielu bitwach. I na koniec jeszcze taka ciekawostka. Istnieje takie pismo nazywane Listem Kozaków do Sułtana. Najpierw mamy list sułtana, a potem odpowiedź kozaków. Niektórzy uważają, że to jest falsyfikat, natomiast, czyli podważają jego prawdziwość. Pokazuję to jako ciekawostkę też, która pokazuje mniej więcej naturę kozacką. Od razu mówię, że druga część listu, czyli odpowiedź kozaków, będzie bardzo niecenzuralna, więc jeżeli jesteś wrażliwy, wrażliwa na przekleństwa, to lepiej sobie zastopuj już w tym momencie, bo więcej już w tym filmie nic nie będzie na tej lekcji. Natomiast jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam do samodzielnej lektury. Ja się tutaj będę wtrącał. To jest list Mehmeda, czyli władcy sułtana tureckiego do kozaków. A za chwilę zobaczysz, jak kozacy odpowiedzieli. Ten właśnie sposób odpowiedzi chciałem ci pokazać, żebyś zobaczyła, no, kim byli kozacy, jak ciężko było z nimi walczyć, dlatego że mieli w nosie wszelkie świętości, wszelkie tytuły. Po prostu, jeżeli chcieli coś zdobyć, to po prostu szli, aby to uzyskać, aby to zdobyć. Niczym się nie przejmowali. Ok, pokazuję odpowiedź na twoją własną odpowiedzialność do czytania. Tak to wyglądało.